Witam w specjalnym odcinku Stachu Wróżbita. W tym odcinku odpowiem na pytanie, które trochę dręczy wszystkich właściwie ludzi, czyli jaka będzie prezydentura pana Donalda Trumpa. Jest to takie pytanie poniekąd też odnośnie co do świata, ale jednak nie będzie się odnosiło tylko do tego roku, ale także do następnych lat. Zobaczymy, jakim będzie prezydentem. No generalnie chodzi o to, że do świata się to również odnosi, ale w mniejszym stopniu niż moja wróżba na rok 2017, bo we wszelkim pozorom, jeżeli rzeczywiście spełni swoje obietnice, że skupi się jednak na Stanach Zjednoczonych, to co prawda będą negatywne skutki być może dla świata, być może pozytywne skutki dla świata, bo ktoś to wie. Jednakże z drugiej strony, no jeżeli to będzie tylko, jeżeli jako polityka się tylko skupi wobec Stanów Zjednoczonych, to będzie bardziej wróżba dotycząca właśnie tej polityki wobec Stanów Zjednoczonych, a nie wobec świata. No ale no zobaczymy, no bynajmniej zobaczymy co wyjdzie, ja to zinterpretuję, wszystko Państwu wtedy wyjaśnię. No i tutaj teraz to jeszcze tylko tak no słowo wstępu omówię mi, jak tą wróżbę zbuduję. No jak ostatnio zbudowałem wróżbę na rok 2017, tak teraz bym to budował. Czyli standardowy horoskop odrobinkę przeze mnie przerobiony, w którym wróżba, pierwsza karta, czyli wróżba ogólna, jest nadal wróżbą ogólną. Wróżba na miłość w normalnym horoskopie tutaj zostaje przerobiona na wróżbę stan dyplomacji oraz ewentualne wojny. Finanse są nadal finansami, tylko że pod innym kątem. A zdrowie jest ewentualnymi pandemiami lub problemami z, odnośnie też służby zdrowia. No, czyli wszystkim, co się wiąże generalnie ze zdrowiem, ale w sensie takim państwowym, no bo generalnie też państwo tutaj kontroluje tam różne instytucje, które mają dbać o zdrowie obywateli itp. Itd. No, ale wiadomo o co chodzi. No to teraz tak. W przeciwieństwie do wróżby na rok 2017 tutaj będą cztery horoskopy, tak jakby ani jeden. Każdy będzie się odnosił do roku prezydentury, tylko że w tym przypadku to nie będzie tak, że to będzie rok 2017-18-19, tylko to będzie tak, że to będzie rok 2017-18 do tego momentu, w którym został zaprzysiężony na prezydenta. No i tak dalej. To ja już może skończę mówić, zacznę tasować. Zaraz do Państwa wracam. Tak jak ostatnio, czyli w pierwszym odcinku Niezwykłej Botaniki Stacha, potasowałem karty, pauzując nagrywanie, potasowałem i teraz znowu jestem z Państwem. Ale z kolei rozdam karty, czyli innymi słowy rozłożę ten horoskop już na wizji. I tak, oto jest pierwsza karta dla pierwszego roku prezydentury. Potem to zbliżę i wyłuszczę, będą Państwo lepiej widzieć. To jest druga karta. Oto jest trzecia karta. I oto jest czwarta karta. Oto jest pierwsza karta na drugi rok. Druga karta na drugi rok. Trzecia karta na drugi rok. I czwarta karta na drugi rok. I znowu. Może trochę przyspieszę. O. Teraz to tylko podniosę, żeby było widać, jak czwarty rok rozkładam. Chociażby trochę, o, powiedzmy to tak. I tak wyglądają wszystkie karty. Generalnie wiem, że wszystkie one nie są zbyt dobrze widoczne, bo te bliżej lepiej widać, te dalej trochę słabiej. Ale teraz będę interpretował, Państwo w sumie widzieli, jak je tutaj rozkładam i wiedzą, że to są te same karty. A ja je teraz interpretuję, a potem jak je już będę interpretował, to będę dał zbliżenie na pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok i czwarty rok. I tak jak obiecałem, teraz zbliżyłem dla pierwszego roku horoskop, bo będę teraz czytał interpretację dla pierwszego roku. I teraz tak, ogólna, bez obaw. Pozostawi przyszłość za sobą i będzie podróżował i spełniał swoje obietnice wyborcze. Dyplomacja i wojny, koniec rywalizacji i dobre stosunki, ale i problemy. Co może oczywiście też oznaczać dobre stosunki z Rosją.
Finanse, brak cierpliwości, chęć osiągnięcia czegoś kosztem reputacji i utraty pracy. Nie zapominajmy, że pan prezydent nie działa sam, więc teoretycznie to nie musi on akurat utracić tą pracę. Oraz reputację poniekąd też, ale generalnie skoro to by był jego sztab, no to też w jakiś sposób na niego reputację wpłynie. Stan zdrowia pod kątem działań prezydenta. Chodzi tu oczywiście o służbę zdrowia w USA oraz takie rzeczy. Konserwatywne podejście do systemu leczenia w USA. Drugi rok. Ogólna. Zdobędzie duży autorytet i będzie budził zaufanie. Dyplomacja i wojny. Skąpstwo i chciwość. Można zrozumieć to jako cięcie kosztów na armię oraz nakładanie kosztów na państwa, w których stacjonuje armia USA. Finanse. Kurczenie się zasobów pieniężnych i marnowanie zasobów. Stan zdrowia, tak jak wcześniej pod kątem działań prezydenta. Chodzi tutaj oczywiście o te służby zdrowia USA itp. Ludzie będą domagali się zmian w systemie leczenia i pan prezydent będzie o tym wiedział, jednak może nic lub niewiele zrobić. Oczywiście w sensie, że może, to nie chodzi o to, że nie będzie mógł, tylko to chodzi bardziej o to, że nie będzie chciał. Może to po prostu źle ująłem, o. Ogólna, na trzeci rok horoskop. I teraz tak, ogólnie. Karta oznacza, że jeśli pan prezydent będzie miał ostrożne i cierpliwe podejście do różnych spraw, to będzie dobrze, po prostu. Ostrzega jednocześnie przed nieprzemyślanymi i pochopnymi decyzjami, co znaczy, że jeśli prezydent będzie działał, to może się to źle skończyć. Dyplomacja i wojny. Pomimo trudności, dyplomacja osiągnie swoje, a czas niepowodzeń dobiegnie końca. Finanse. Silne połączenie z przeszłością. Odpowiedzi na trudne pytania w kwestii sytuacji finansowej znajdzie w analogicznych sytuacjach z przeszłości. Zdrowie. Bardzo zła sytuacja pod kątem sytuacji służby zdrowia w USA. I ostatni, czwarty rok prezydentury. Oczywiście wiem, że może mieć jeszcze drugą kadencję, no ale to jeszcze się okaże. Na razie buduję wróżbę na tę kadencję. Ogólna, nieudany rok, dyplomacja i wojny. Wymuszona zmiana, usunięcie czegoś, co dawno powinno zostać usunięte. Finanse, bardzo dobra sytuacja finansowa w USA, dużo osiągnięcia i dobre nowiny. Zdrowie, pod kątem oczywiście sytuacji w USA, co już wspominałem, to już tam nie muszę wyjaśniać. Brak wiary i pewności siebie w decydującym momencie. Jeśli pan prezydent nie uwierzy w siebie, to porażka jest pewna. I tak się zapowiada prezydentura pana Donalda Trumpa. Osobiście pragnę powiedzieć tak. Po pierwsze, bo generalnie podejrzewam, że oglądają mnie ludzie, którzy jednocześnie są za i przeciwko panu prezydentowi. To powiem tak wprost, że karty nie są opowiedziane ani po jednej, ani po drugiej stronie. Są całkowicie neutralne i mówią to, co ma się zdarzyć faktycznie. A po drugie, pragnę też zaznaczyć, że generalnie ja osobiście popieram tak bardziej mentalnie z wiadomych przyczyn pana prezydenta. I generalnie mocno trzymam kciuki, że Amerykanie go wybiorą. No ale tak szczerze powiem, że karty tak średnio niestety zapowiadają to, co się wydarzy. No ale... I tak wierzę w to, że generalnie może karty zapowiadają coś nie wyjdzie w trakcie prezydentury, no ale z drugiej strony wierzę też w to, że prezydentura tak bardziej pod kątem świata, już zwłaszcza Polski, pana Donalda Trumpa wyjdzie na tyle dobrze, że generalnie no będziemy szczęśliwi, przynajmniej tutaj. No to bynajmniej tak. To już jest koniec tego specjalnego odcinka, no ja się z państwem żegnam. Do zobaczenia i do zobaczenia też w następnych odcinkach oraz w innych odcinkach z innych serii.
No to ja się z Państwem żegnam. I zapraszam do oglądania następnych i poprzednich odcinków.